Ol urwał. Cześć, witam was, tu szalony kolekcjoner. Dzisiaj pykniemy sobie drugą część kolejnego boksa z świetnej edycji FIFA World Cup 2014. W pierwszej części nie trafiliśmy nic, była padaka, dosłownie masakra. Powiem tak, kupiłem kilka takich boksów otwartych, szmeranych, grzebanych. Mam nadzieję, że nie były skrobane i mam nadzieję, że coś porządnego trafię. W pierwszym boksie w sumie przywaliliśmy dubla Hulka i Neymara. Mam nadzieję, że tym razem ten boks też coś da, chociaż tak jak mówię, na początku była padaka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć z jednej. I żeby było sprawiedliwie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć z drugiej. Priorytetem w tym całym unboxingowaniu, bo w zasadzie no FIFA World Cup już nam się skończyła, jest poszukiwanie boskiego Cristiano Ronaldo na karcie zwykłej, karcie Star Player. To jest jedyna karta, której, cholera, przepraszam, że przeklinam, nie trafiłem w unboxingach, także szukamy Cristiano Ronaldo. A co się trafi? No wszystko co fajne będzie nas rajcowało, rzekłbym. Czekajcie, przesunę sobie tutaj karty. Przed chwilą nagrywaliśmy T-Mobile'a i one tak sobie leżą i mi przeszkadzają. Wszystkim zainteresowanym albo mniej zainteresowanym powiem tak, że jest chyba druga, nie, już pewno trzecia w nocy. A my ciągle kręcimy, sorry trochę za moje zachowanie, sorry trochę za światło, ale no niestety w tych warunkach o tej porze no człowiek, organizm nie funkcjonuje normalnie. Kierzechow, chyba jakoś tak, nieważne, nie będę czytał ich za dużo, bo nie ma sensu. Zobaczcie, coś nam się odwróciło, coś szorstkiego. Bergen, Moreno i co nam się odwróciło? Ekspert, Ashley Cole. No dobra, mamy eksperta, no jest świetnie, jest bajka. No kurczę, otwierany boks, nie wiem czy to był dobry pomysł, żeby go kupować, chociaż widziałem generalnie masakrę gościa na Allegro, który sprzedawał boksa z otwartymi saszetkami, 50 otwartych saszetek, pisał, że coś tam można trafić, no kurde, gość ma tu pecik, nieważne. Robben, Inler i na koniec jeszcze Gianluigi Buffon, Italian, na golstoperze. Ale nie szły karty podstawowe, nie szły karty bazowe, to trzeba było wymyśleć taki patencik, nie? Runej, który w poprzedniej edycji latał w kosmos na Star Playerze. Dobra karta w sumie. Runej był tylko prognostykiem. Zwykle, jeżeli trafiamy Star Playera, to później wyskakuje nam Game Changer. Mam nadzieję, że tym razem nie będzie inaczej. Luka Modric. Proszę bardzo. Chociaż te Game Changery straciły tak na wartości, że w zasadzie masakra. Nie wiem, chyba przerzucę się, będę zbierał lalki Barbie, bo to chyba korzystniejsza inwestycja na dłuższy okres czasu. Zobaczcie, wszystkie te saszetki mają szarały. Mają karty specjalne w środku. I tutaj znowu mamy eksperta. To drugi ekspert już w tym unboxingu. No nie. Saszetka numer 5. Tym razem poznaję po kartach, że to piąta saszetka. I tutaj mamy zawodnika z Hondurasu. Charakterystyczna przegródka. Przegródka między włosami. No nieźle. Gemmaili. Chyba tak jakoś, nieważne. Lampard. Glenn Johnson i na koniec USA. Zawodnik podstawowy. Nie, no jak nic nie trafię, to normalnie to jest niemożliwe. O, star player z przodu. Zobaczymy, co będzie z tyłu. Będzie coś odwróconego, czy nie? Pletikosa. Alves. Indy. No nie, no kurde. Sorry, nie, ale to jest kurde jakaś padaka. Romero. Kuse. O, coś nam się tam odwróciło. Hosseini.
wrzucimy to na koniec. Tutaj mamy Julio Cezara, bramkarza brazylijskiego zresztą. Dogielko. I kompany na defensywie. Nie. Teraz będę otwierał sobie bokiem, bo mam taką możliwość. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało z boku. Tam sobie rzucimy i mamy tak. Czekajcie. Nie, z boku zupełnie nie idzie. Rodriguez w każdym razie. Mam coś obróconego. Nie, dobra, wrzucę na swoją pozycję jednak. Irańczyk. Iranińczyk. Pedro Rodriguez. I na koniec mamy Herp logo Nederland, czyli Holandii. No nie, normalnie. Zobaczmy teraz. Iran. Wow, Holandia. Ricardo Rodriguez. Xavi. Müller. No masakra, Shaqiri. Chyba została ostatnia saszetka. Nie, zrobię to tak. A, niech będzie. No to ciach. Dawno tego u mnie nie było. Mam nadzieję, że nie wtopiłem. Zobaczmy, co straciliśmy. Ale dosłownie boks jest masakryczny. I tutaj mamy Paula Pogbę na one to watchu. Czekajcie, wyciągnę to z drugiej strony. Wiem, że nie preferujecie cięcia saszetek, ale... Ale jestem tak... że straciłem tylko one to watcha. Tutaj mamy coś takiego od gościa. Powiem w tajemniczonym, że to jest Kalou, bo tutaj mam jego górę. Mamy tutaj Vlara z góry. Evra. Fuks, że nie było dubla. Prabla. Z kolei, no sorry, no kurde, kupujesz boksy. Boksy są tak grzebane, tak są szmerane, że ja pierdzielę dosłownie. Nie. Więcej nie kupię. Nie no, tego dokończę. Dobra, dzięki za oglądanie tego filmu. Zapraszam Was na kolejne. Pozdrawiam Was serdecznie. Szalony kolekcjoner. Cześć. Dobranoc. Dzień dobry. Do widzenia. Guten Tag.